Ponownie, kogo jeszcze nie witałam, to witam tych zgromadzonych tu na sali, ale także tych, którzy, mam nadzieję, oglądają nas, bo widzę, że nie wszyscy nagrodzeni nawet się pojawili. Niektórzy zgłaszali, że no nie będą w stanie tutaj dotrzeć, bo konkurs był ogólnopolski, więc niektóre osoby są z dość daleka i nie zawsze te plany udało się zrealizować i tu przyjechać. Witam serdecznie naszego pana dyrektora Andrzeja Buka, który tutaj nas również gości. No i witam naszego gościa specjalnego, pana Rafała Witka. A zebraliśmy się tutaj na 22. już przeglądu Mistrza Pięknego Czytania. Przegląd ten od tych wielu lat przybierał różną formę. Od 2 lat, czyli w zeszłym roku i w roku obecnym, jest to forma online. Mam nadzieję, że przyszły rok powrócimy już do formy tradycyjnej, czyli na żywo, aczkolwiek mimo, że forma online, dotarły do nas 172 filmy, więc jury miało trudne wyzwanie, obejrzenie wszystkich i wyłonienie zwycięzców. Dodam, że ten obecny 22. przegląd Mistrza Pięknego Czytania pod hasłem Poznaj Obyczajówkę jest częścią projektu ministerialnego Rozczytajmy się. I projekt ten realizujemy dzięki finansom Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Także dziękujemy serdecznie. Nagrodą, jedną z wielu, jak się okazuje, jest przede wszystkim spotkanie autorskie ze znanym naszym polskim pisarzem, który pisuje książki dla dzieci i młodzieży. Już przedstawiłam Państwu Rafała Witka i zapraszam na naszą pierwszą część, czyli na spotkanie autorskie. Oddaję głos. Że mam przez to mówić teraz, tak? A to coś daje? Tak? No dobra, jak to, znaczy ja nie cierpię tego, bo mam ręce wtedy zajęte, a muszę nimi dużo machać. Więc tak jak mówiłem, widzę tutaj troszkę młodszych dzieci, więc nie chciałbym zanudzić i proponuję takie szybciutkie, półgodzinne spotkanie, w czasie którego będę miał dla dzieciaków, które mam nadzieję nie mają nic przeciwko temu, kilka zadań, zrobimy coś razem, żeby nie było tak, że ja gadam, a wy słuchacie. Zrobimy coś razem, mam dla was kilka wyzwań, kilka różnych teścików, zobaczymy, jak sobie z tym poradzicie. Słuchajcie, chciałbym zacząć, jeśli pozwolicie, to chciałbym zacząć od zagadek. Bo w ogóle mój pomysł na to spotkanie jest taki, żebyśmy sobie zrobili taki króciutki spacerek przez różne formy, które ja, ale też inni pisarze tworzą. Bo przecież nie tylko pisze się opowiadania, prawda? Pisze się też wiersze, pisze się właśnie zagadki, pisze się słuchowiska, różne rzeczy się pisze. A ja bym chciał, żebyśmy się przeszli przez 3 takie podstawowe formy, które ja tworzę. I zacznijmy od zagadek. Jesteście dobrzy w zagadkach? Kto jest dobry w zagadkach? Łapę do góry. Ty jesteś dobra? Super. Jeszcze tutaj prawa strona sali. O, lewa strona też dołączyła. Dobra, no to słuchajcie. To zaczynamy od takich... Teraz muszę znaleźć tą książkę, jest tutaj. Zaczynamy od 3 zagadek, które wybrałem nieprzypadkowo. Skoro już jest to spotkanie z pisarzem, to chciałbym przetestować na was 3 zagadki, które wam powiedzą, jeśli odgadniecie oczywiście, powiedzą wam, co trzeba mieć, jakie cechy, jakie właściwości, żeby coś tworzyć, a niekoniecznie książki, bo przecież tworzy się różne rzeczy, nie? Tworzy się muzykę, tworzy się oprogramowanie komputerowe, tworzy się architekturę, mnóstwo rzeczy się tworzy. Słucham, skarbie? Wyobraźnię trzeba mieć, zgadza się. Ja wybrałem z mojego doświadczenia zawodowego, jako autora ponad 40 książek, wybrałem takie 3 cechy, które mi się wydawały najważniejsze. Zobaczymy zaraz, czy trafiłeś z tą wyobraźnią, dobra? Zagadki są 3, łatwa, średnia i trudna. Zaczynam od której? Od łatwej czy od trudnej? Od łatwej?
Okej. Okay. Pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo do śmietnika. No dobra, łatwa. A, bo to jest transmisja, okej. Okay. Gdy ich szukasz, bądź gotowy. Zaraz wpadną ci do głowy. Spisz je szybko i dokładnie, nim ktoś inny na nie wpadnie. Co to jest, dzieciaki? Ty się pierwsza zgłosiłaś? Pomysły, jasne. Pierwszą rzecz już mamy. To była łatwizna. Zobaczymy teraz, jak sobie poradzicie z tym, z zagadką o średnim stopniu trudności, a potem z tą najtrudniejszą. Uwaga, średnia. Nie w łazience, nie w komodzie, nie w szufladzie, nie w ogrodzie, nie pod szafą w garderobie. Gdy go szukasz, szukaj w sobie. Co to każde dziecko i każdy młody człowiek musi w sobie znaleźć, żeby coś tworzyć? Wena, okej. Okay. Ale no, ja miałem jeszcze na myśli inne słowo, takie bardziej wydaje mi się szerokie, wiesz? Ale wena to jest bardzo dobry kierunek, bo tego czegoś nie da się dotknąć, ale to w nas siedzi. Słucham. Pomysł już był, czyli to nie może być drugi raz to samo słowo, nie? Wyobraźnia... Już kolega powiedział i też w dobrym kierunku myślicie, ale mi jeszcze chodzi o coś innego. Brawo, talent, tak. Czyli pomysł, talent, ja zaraz to rozwinę, ale przejdźmy do najtrudniejszej, zanim to rozwiniemy. Najtrudniejsza jest taka. Dziś ci sprzyja, jutro zwodzi. Gdy go nie masz, nic nie szkodzi. Wkrótce wróci, zdziała cuda, bo z nim wszystko ci się uda. Co to jest takiego, co... Nie mamy na to wpływu, czy to do nas przychodzi, czy nie przychodzi, ale jak do nas przyjdzie, to wszystko się z tym udaje. Słucham, pierwsza się zgłosiłaś? Słucham? Brawo, mistrzu! Najtrudniejszą zgadłeś. Gdyby to były normalne czasy, to bym ci przybił teraz piąteczkę, ale że to nie są normalne czasy, to przybiłem ci wirtualną piąteczkę. Czasami, słuchajcie, naprawdę muszę mówić przez ten mikrofon? Czasami na takich spotkaniach właśnie w tak zwanych normalnych czasach, czy 2-3 lata temu, jak mi dzieciaki, słuchajcie, takie małe dzieciaki z pierwszych, drugich klas, jak mi przybijały piątki, to mnie potem łapa bolała przez cały dzień. Dzieciaki teraz, wiecie, jedzą jakieś takie jedzenie, że mam tyle siły, że ja nie wiem. No dobra, pomysły, talent i szczęście. Ja wam powiem coś, co wydaje mi się ważne. Oczywiście to, co tam mówiłyście wcześniej, że wyobraźnia, że wena, to wszystko według mnie się gdzieś tam w tym mieści. Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejsze w tym wszystkim jest szczęście. Może wam się to wydawać dziwne, ale sądzę, że tak jest. Ponieważ tak, pomysły mamy wszyscy, nie ma takiej osoby, co by nie miała pomysłów. Jedne głupie, inne mądre, ale wszyscy mamy pomysły, nie? A nawet wam powiem, że im głupszy pomysł, tym lepszy. W tym sensie, że takie mądre pomysły, rozsądne, to mają wszyscy, ale takie pomysły właśnie głupie, szalone, niezwykłe, z których się może narodzić coś niezwykłego, to już mają nie wszyscy. Talenty też wszyscy mamy do czegoś, prawda? Dzieciaki, do czego macie talent? Powiedzcie mi, do czego masz talent? Super, a ty do czego masz talent? Zazdroszczę ci tego talentu do matematyki. Dasz mi trochę. A ty do czego masz? Do czytania, super. Ty? Do śpiewania? Jezu, jak fajnie, chłopaki tak rzadko śpiewają, słuchaj. My prowadzimy, mnie to wzrusza, bo my prowadzimy w Warszawie z żoną na Grochowie chór dziecięcy, wiesz? Chór dziecięcy, który się nazywa Mile w oczy. Mamy tam 100 śpiewających dziewczyn i też paru chłopaków, paru dosłownie. I muszę ci powiedzieć, że to jest no, strasznie rzadkie właśnie, że chłopaki do nas przychodzą, a bardzo ich szukamy. Także szkoda, że nie mieszkasz w Warszawie. No. To masz jakiś talent? Ty masz do czego? O, cudownie, moja córka też ma do lepiania z plasteliny. Ona, ja w ogóle podziwiam sobie, bo ona ulepi takie, ulepić figurkę takiej wielkości, jakiegoś zwierzaka, w której są wszystkie szczegóły, wszystko jest takie mikroskopijne, pod mikroskopem robione. Dzieci tak potrafią, a ty? Leonardo da Vinci ty jesteś prawie, że... Ale brawo, no tak, tyle talentów dzieci mają. A ty? O, cudownie. Słuchajcie, no więc wszyscy mamy pomysły, wszyscy mamy talenty, jak się okazuje, natomiast szczęście, to jest właśnie ten problem, że trzeba mieć jeszcze szczęście, żeby ten nasz talent ktoś wypatrzył, wychwycił, zauważył, wspierał, tak? To jest bardzo ważne, a nie zawsze to się zdarza. Jest pewnie wiele talentów, których gdzieś tam się... marnują mniej lub bardziej, bo nie uzyskały wsparcia.
Więc ja wam tego życzę, żeby wasze talenty uzyskały odpowiednie wsparcie i żeby rozkwitały. A do tego mam mówić, dobrze. Słuchajcie, tak świetnie wam poszły te zagadki, że ja w takim razie wyciągam teraz z kapelusza, którego nie posiadam. Wojtek widok ma kapelusz, ja nie. Ale powiedzmy, że pożyczam sobie od Wojtka teraz kapelusz, wyciągam z kapelusza jeszcze jedną zagadkę. To jest najtrudniejsza zagadka, jaką w życiu wymyśliłem. I chcę wam ją zapodać, żeby zobaczyć, czy tą też zgadniecie. Ona już nie ma nic wspólnego z pisaniem, ani po prostu taka mi przyszła do głowy kiedyś. Mam do was prośbę, zastanówcie się porządnie, zanim udzielicie odpowiedzi. To nie jest takie łatwe, jak się wydaje, dobra? Rosną do góry i w dół w proporcji pół na pół. Rosną do góry i w dół w proporcji pół na pół. To znaczy, że połowa tych rzeczy rośnie w górę, jednocześnie połowa rośnie w dół. I od razu mówię, że to nie są drzewa, kwiatki, roślinki, ani nic takiego. Tak? To dla odmiany, odpowiedź na to pytanie dla odmiany to jest rzecz całkowicie dotykalna i namacalna. Wiesz? To jest po prostu rzecz. No. Dobrze, myślisz w dobrym kierunku, bo to jest pewna część ludzkiego ciała, tylko która teraz? Co jednocześnie rośnie w górę i w dół, jakby jest jej tyle samo na górze i na dole. Słucham? Mistrzyni, jak masz na imię? Hania, jesteś mistrzynią. Mało kto zgaduje tą zagadkę. No pewnie, że zęby. Podobno jest taki mityczny czas w życiu człowieka, kiedy się ma na górze i na dole tyle samo zębów. Ja nigdy w życiu nie miałem tego czasu, ale niektórzy podobno mają. A, tak, zęby rosną. Dobra, słuchajcie, no to tak, rozgrzaliśmy się trochę, to teraz jedziemy dalej. I teraz naprawdę mi już będzie przeszkadzał ten mikrofon. O, tu jest jakiś. O, dobra. A ten też działa? Czy mogę ten odłożyć? Żeby ona się nie dublowały, co? Słuchajcie, bo mam tu taki wiersz. Mam tu taki wiersz, w którym mi się zgubiły rymy. Dobrze jest? Czy nie? Mam taki wiersz, w którym mi się zgubiły rymy. Zastanawiam się, czy wy byście się podjęły, żeby te rymy razem ze mną znaleźć. Krótko mówiąc, czy macie w sobie talent i powołanie, żeby być czasami poetami? Bo według mnie każde dziecko może być poetą, a nawet niektóre są i nie wiedzą o tym. Ja bym chciał to przetestować na was. Wiersz nosi tytuł W kocim kraju. I chciałbym wyjaśnić, że ten wiersz został napisany jakieś dobre 13 lat temu. Dlaczego to wyjaśniam? Bo zawsze jak go czytam, to dorośli bledną, bo myślą, że to dotyczy aktualnej sytuacji politycznej, ale nie dotyczy. Dobra, gotowi? Dzieciaki, to tak, tam gdzie brakuje rymu, to wy musicie dopowiedzieć, dobra? Wiersz nosi tytuł W kocim kraju. W kocim kraju ciągłe psoty. Koty drą ze sobą koty. Drzeć ze sobą koty, to znaczy kłócić się. By ukrócić wszystkie spory, ogłoszono więc wybory. I w piwnicach, w nękach, sieniach wywieszono ogło. Koty, kotki i kocięta mają wybrać prezy. Głosowały wszystkie koty. Od niedzieli do... Na karteczkach i tekturkach zostawiały ślad. Lecz gdy podliczono głosy, koty pospuszczały i wylały wiele łez, bo wybory wygrał. To jest ten moment, kiedy dorośli bledną. A że był to pies niecnota, wnet pogonił kotom kota. Pogonić komuś kota, czyli mu dokuczyć. I wprowadził takie prawa, że skończyła się. No na razie, słuchajcie, jesteśmy w połowie wiersza, idzie wam doskonale, genialnie. Wszyscy tu są poetami. Dość lenistwa na tapczanie. Do widzenia, długie spanie. Koniec pieszczot i mruczenia. Basta, basta, świat się... Super. Już od dzisiaj wszystkie koty mają chodzić do... Do roboty. Ktoś powiedział do sroboty. Do roboty. A gdy wrócą, to niestety mają czyścić swe kuwety. Jeszcze się rymuje klozety, bidety, ale kuwety mi najbardziej tu pasuje. W kocim kraju oburzenie. Co za kundel, co za szczenie. Mamy czyścić swe kuwety, sprzątać, ścierać gwałturety. Najmądrzejsze koty świata naradzały się dwa. Gdy skończyły zaś obrady, ogłosiły dwie zasady. Pierwsza. Główne kocie prawa to lenistwo i... To jak dzieci zupełnie, nie? Druga. Choćby miał ochotę, pies nie może rządzić. Tańczą koty i kocięta. Koniec psiego prezydenta.
cały kraj z radości hula. Teraz wybierzemy. Głośniej. Króla, brawo. To był trudny rym. Po piwnicach i po sieniach wywieszono ogło. Każdy, kto się zowie kotem, ma głosować dziś, nie potem. Lecz gdy podliczono głosy, koty pospuszczały. Niech to wszystko ślepa kiszka będzie nami rządzić. Myszka. Słuchajcie, powiedzcie mi. Powiedzcie mi, czy co według, macie jakąś teorię, czy ktoś ma jakąś teorię albo jakiś pomysł, dlaczego te koty tak głupio głosowały? Dlaczego najpierw wybrały sobie psa prezydenta, były potem mysz króla? Słucham, dlaczego? Znaczy myślały, że ktoś z innego gatunku będzie mądrzejszy, ale się zawiodły. Ktoś ma jeszcze jakąś teorię, dlaczego one mogły tak niemądrze głosować? Bo ja mam też swoją teorię, słucham. Ty, skarby. Bo są leniwe, okej. Czy nie chciało im się zastanowić, na kogo głosować? Mi to się wydaje, że być może, zaraz wam powiem, dlaczego mi się wydaje, że być może one po prostu nie potrafiły czytać. Zostały te karty do głosowania, tam jakieś wężyki, dowzięły tym pazurem gdziekolwiek, nie? A dlaczego o tym mówię? Bo chciałem wam powiedzieć taką tajemnicę pisarską, chciałem wam zdradzić, skoro już mamy tutaj to spotkanie, że czasami z pisarzami to jest tak, że coś piszą i to coś jest napisane ściśle według planu, czyli według zamierzeń, a mimo to, kiedy ten tekst już powstaje, to jest troszkę tajemnicą też dla pisarza. I na przykład w przypadku tego wierszu u mnie tak było, że go napisałem tak, jak chciałem. Chciałem, żeby był taki, ale kiedy go skończyłem, zacząłem się zastanawiać, ale w zasadzie dlaczego one tak głosowały? O co mogło chodzić, tak? I to jest częsty przypadek, kiedy inni ludzie potrafią zinterpretować teksty pisarza lepiej niż sam pisarz. Dlatego pisarze nie lubią w ogóle, jak się ich pyta, kiedy co chcieli powiedzieć przez dany tekst, tak? Nie lubią, bo czasami te interpretacje są zupełnie różne, a czasami po prostu ten tekst jest właśnie dla nich tajemnicą. No dobra, to tak przeszliśmy sobie przez zagadki, przeszliśmy przez jeden wiersz, o jeszcze jeden wiersz by się przydał. Słuchajcie, tutaj do dorosłych mam teraz pytanie, czy ktoś z dorosłych posiada przy sobie komórkę ze stoperem? I kto jest ochotnikiem, żeby ją wyjąć i uruchomić? Pan? Super, to poproszę poproszę wejść w aplikację Stoper, bo jeszcze bym chciał opowiedzieć wam o jednym wierszu, który podobnie jak ten o kotach jest taki dość, wydaje mi się, dla mnie niezwykły przynajmniej. A gdzie on jest? Tutaj. Bo to jest wiersz, który napisałem mając z kolei takie zamierzenie, żeby ten wiersz służył do czegoś więcej niż do czytania, niż do takiego, że ktoś raz przeczyta i już, tak? Już przeczytał wiersz i koniec. Chciałem, żeby ten wiersz miał jakąś funkcję. I wymyśliłem sobie, że ten wiersz będzie służył do bicia rekordu świata w szybkim czytaniu wierszy. A dlaczego? Bo skąd się ten wiersz wziął? On nosi tytuł Awantura w trzeciej klasie. I kiedyś dzieciaki na spotkaniu autorskim, nie pamiętam już w jakim mieście właśnie z trzeciej klasy, opowiedziały mi taką straszliwą awanturę, która się wydarzyła u nich w klasie. I ta awantura była przerażająca, przeraźliwa, ale jednocześnie piękna, bo tyle się w niej działo. Tyle dynamicznych wydarzeń jedno po drugim, ja stwierdziłem, że muszę to jakoś spisać. I spisałem to, słuchajcie, w formie wiersza, w którym nie ma ani jednej kropki. Od początku do końca można go czytać tak po prostu ciurkiem. I od tego czasu używam tego wiersza właśnie do bicia rekordu świata w szybkim czytaniu. I mój rekord świata w czytaniu tego konkretnego wiersza wynosi 22 sekundy. I teraz bym chciał, żeby pan mi zmierzył czas, czy mi się uda tutaj, w tej zacnej sali, przeczytać go szybciej. Co musi pan zrobić? Musi pan powiedzieć do mnie bardzo wolno i wyraźnie 3-4 start, tak żebym ja zdążył nabrać powietrza. A jak pan skończy mówić start, to pan wciska tam guziczek odpowiedni na stoperze. Jak się wiersz skończy, to dam panu znać, sam pan się zresztą zorientuje. Dobra? No to czekam. To wszystko wina Ani, bo Dawid się obruszył, bo Kamil mu powiedział, że Ani sterczą usza. To słyszała Ola, bo jej przekazał Jasiek, bo oni tamten Dawid się znali w pierwszej klasie. Więc wyszła z tego kłótnia i chłopcy się pobili. Wtedy duży Przemek rozwalił nos Kamili. A Seba chciał zobaczyć i trochę się przysunął i potknął się o plecak, więc Stojak z mapą runął. Obok był parapet i stały tam donice i kiedy Stojak runął, to spadły na ulicę. A potem to już nie wiem, bo było zamieszanie, bo zawsze jest tak samo, gdy ktoś zaczepia Anię. Stop. Pobiłem?
To proszę, brawa. Słuchajcie, to się dawno nie zdarzyło, w zasadzie nigdy, że ja pobił ten rekord. Czyli jestem w formie, chociaż jeszcze tydzień temu byłem przeziębiony, co pewnie słyszeliście, bo sobie tak wykasłałem. Ale to było zwykłe przeziębienie, nie muszę się martwić. Było to zwykłe przeziębienie spowodowane jakimś tam wyjazdem na ten drugi weekend. Złapał nas straszny deszcz, byliśmy w Górach Świętokrzyskich i wyszliśmy, była piękna pogoda, po czym wracaliśmy, złapał nas jakiś strasznie, strasznie ulewny i chłodny deszcz i to się musiało tak skończyć, no ale już doszedłem do siebie. No, dzieciaki, to teraz ja dopiero mam dla was zadanie. Powiedzcie mi, dzieciaki, ale nie dorośli, dorosłych proszę, żeby się nie odzywali, czy wy, dzieciaki, byście potrafiły zrobić coś takiego? No to uwaga, wszyscy razem na 3-4. 3-4. Za cicho. Jeszcze raz. 3-4. Jeszcze raz. 3-4. Dobra. Ten tekst to będzie sprawdzian na refleksik dla was. Napisałem tu takie opowiadanie pod tytułem... O, gdzie ono jest? Tu jest. Pod tytułem Pies z marzeń. To opowiadanie jest w podręcznikach dla klas drugich. Więc być może niektórzy z was i niektóre z was je znają, ale sądzę, że większość nie. Pies z marzeń. To jest takie opowiadanie, które napisałem troszkę na podstawie własnych doświadczeń z dzieciństwa. Ciekaw jestem, czy wy też macie takie doświadczenia. Pogadamy o tym po tym opowiadaniu. A na razie jeszcze potrzebuję, żeby jakieś dziecko mi opowiedziało, czy wy wiecie, co to jest rodzina wyrazów. Co to jest, skarbie? Opowiedz. Nie, nie synonimy, bo synonimy, wiesz, to są dwa słowa, które są innymi słowami, ale znaczą podobnie, tak? Natomiast rodzina wyrazów to są wszystkie wyrazy utworzone od tego samego pnia, czyli na przykład krowa, krowiasty, krowy z krową, o krowie i tak dalej, nie? To jest rodzina. I tutaj chodzi mi o to, zadanie wasze na refleks polega na tym, że musicie wychwycić w tym tekście wszystkie wyrazy z rodziny słowa pies, czyli pies, psa, psu, piesek, pieseł, pieseczki, psiaki i tak dalej. Uwaga, pytanie kontrolne. Czy wilczur to jest rodzina słowa pies? Nie. Czy mieszaniec to jest rodzina słowa pies? Nie. No to się rozumiemy. I teraz tak, ja czytam opowiadania, a wy za każdym razem, kiedy słyszycie słowo pies lub słowo z tej rodziny, to robicie wiecie co, tak? Okej? Okay? Zobaczymy, czy żaden pies wam nie umknie. Gotowi? A jeszcze potrzebuję jakieś imię. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Nie powiesz? Brat mi powie, jego ma na imię. Hania. Hania, to będziesz bohaterką tego opowiadania, dobrze? Bo potrzebuję jakieś... Hania nie chce. A ty jak masz na imię? Może ty chcesz? Julek. Dobra, to będzie o Julku. Już, Hania, jesteś bezpieczna? Julek od zawsze chciał mieć psa. Ale nie jakiegoś tam podwórkowego kundla, tylko prawdziwego rasowego husky. Takiego, który jest mądry, dobrze ułożony i piękny. Właśnie rozmawiał z Hanią o tym, ile pieniędzy musi jeszcze uzbierać na swojego wymarzonego psa, kiedy przerwała im, jak masz na imię? Dwie Hanie. Spoko. Kiedy przerwała im Hania. Słyszę, że interesujecie się psami. To się świetnie składa, bo jutro idziemy na wycieczkę do schroniska dla zwierząt. Tam jest mnóstwo psów. Ale same mieszańce, wydał usta Julek. Takich nie potrzebuję. Następnego dnia rano dzieci pojechały do schroniska dla zwierząt. Już od progu zostały przywitane szczekaniem dziesiątek psów. Wszystkie siedziały w kojcach i klatkach, ale jeden, sprytny, kudłaty maluszek z klapniętym łóżkiem, wydostał się na wolność i pobiegł prosto do dzieci, a konkretnie do Julka. Przez całą wizytę nie odstępował chłopca ani na krok, śmiesznie popiskując i merdając ogonem. Julek zatrzymał się. Spojrzał w wesołe, rozigrane oczy psiaka, pogładził mięciutką sierść i malutki, wilgotny pyszczek. Psiak spiął się na tylne łapki, spróbował wskoczyć Julkowi na kolana. I wtedy chłopiec zrozumiał, że nie musi już więcej odkładać pieniędzy do skarbonki. Właśnie znalazł swojego wymarzonego psa. Może nie z rodowodem, ale za to z wielkim sercem bijącym tylko dla niego. Bo czasami jest i tak, że to pies wybiera człowieka, a nie człowiek psa.
No więc ja, no dobrze, okej, okay, nic żeście nie przegapili, chociaż to trochę to szczekanie wasze takie było, jakby te psy nie były karmione przez tydzień. To było takie moje doświadczenie z dzieciństwa, kiedy jedna kura mnie wybrała, bo moi dziadkowie mieli kurę i co ja się pojawiłem tam, to ta kura za mną łaziła. Ja nie wiem do dzisiaj, o co chodziło o tej kurze, czy ona bardzo chciała być rosołem, czy co, ale efekt był odwrotny, ponieważ babcia zauważyła, że ta kura za mną cały czas zawsze łazi i po prostu ta kura się nie stała nigdy rosołem. Uratowała życie, wybierając mnie. A słuchajcie, wy macie takie doświadczenia, że jakieś zwierzątko was wybrało? Czy jakieś zwierzątko was tak polubiło, że was wybrało? Słucham, opowiedz. To może zdejmij, bo będziemy cię wtedy lepiej słyszeć. No więc tak to bywa. Wiecie, dlaczego was o to spytałem, o tę historię? Bo to tak nawiązując do tego, co mówiłem na początku o tym konkursie literackim, gdyby wam kiedyś przyszło do głowy, żeby coś sobie pisać, to zacznijcie właśnie od takich historii z waszego życia, takich prostych, ale prawdziwych historii, które można zapisać nawet w dwóch, trzech zdaniach, bo to, że się pisze historię, to nie znaczy od razu, że ona musi być bardzo długa. Może być na 2, 3, 4 zdania, ale zapiszcie ją sobie i to będzie dla was być może kiedyś początek waszej jakiejś powieści, a na pewno będzie to wspaniała pamiątka, wspaniałe wspomnienie z dzieciństwa, które wam zostanie i które nie zginie. Takie historie są najlepsze. Wychwytujcie takie historie i zapisujcie, dobra? Możecie sobie założyć do tego zeszycik albo jakiś, bo kiedyś to się pisało pamiętniki, ale nie musimy tego nazwać pamiętnikiem. Można to nazwać po prostu zbiorem historii z mojego życia, co nie? I to zawsze jest cenne. Słuchajcie, wiecie co? Mi się wydaje, że wydaje mi się, że przejdźmy już dalej. Dobrze? Bo chciałbym zakończyć to spotkanie w momencie, kiedy jeszcze nie umarliście zupełnie tutaj z nudów. Chociaż jesteście cudowną publicznością i bardzo fajnie się z wami robi wszystkie te rzeczy. Ja bym mógł tak jeszcze godzinę, no ale nie o to chodzi, nie? Oddaję pani mikrofon i oczywiście zostaję tutaj na najważniejszą część, żeby być z wami. Może przejdźmy na scenę, żeby ładne zdjęcia nam wyszły, kiedy dzieci odbierają nagrady. To ja będę miał w ogóle 4 metry wzrostu, proszę panią. No trudno. No więc przejdźmy teraz do drugiej części naszej dzisiejszej gali, mianowicie do pewnie przez wszystkich tutaj najmłodszych i nie tylko dorosłych, również wyczekiwanego rozdania nagród. Dowiemy się, kto otrzymał tytuł mistrza, kto drugie miejsce, może jakieś trzecie, może wyróżnienia. Nagrodziliśmy w tym konkursie 25 osób. Jurorami były Elżbieta Wazowczyk-Leszko jako przewodnicząca jury, Beata Sobicka-Kupczyk oraz pani Ida Ochocka. Jury naradzało się 31 maja. Myślę, że na naszym Facebooku Dziecięce Chwili Norwida mieli państwo okazję zobaczyć parę zdjęć. Znaczy nie myślę, okazja była, wciąż jest, także można zerknąć. No i nie przedłużając. W kategorii klas 1-3 wyróżnienie otrzymuje... Pan przeczyta? Ale czy to jest tutaj ułożone według kolejności właściwej? Tak. No więc wyróżnienie otrzymuje Wiktoria Błażejewska. Czy jest tutaj Wiktoria? Nie ma Wikusi?
Drugie wyróżnienie, znaczy równorzędne. Znaczy, równorzędne. Tak. Równorzędne. Kolejne wyróżnienie otrzymuje Julia Chocholska. Jest Julcia? Zapraszamy, brawo! Chodź. Dobrze. Julio! Wielkie brawa dla ciebie. Może laureacie powinien tu zostać, czy nie? Nie, nie. Dziękujemy. Dziękuję, Julciu. To uważaj na schodach, skarbie. Wyróżnienie dostaje również pan Juliusz Ciesielski. Juliuszu, proszę bardzo. Wielkie gratulacje i brawa. Kolejne wyróżnienie dla Pawła Czecholińskiego. Proszę bardzo, Pawle. To dla ciebie. A, to trzeba mu... Kolejne wyróżnienie otrzymuje Ksenia Gizy. Jest tu Ksenia? Nie ma Kseni? A może jest tu w takim razie kolejna laureatka wyróżnienia, Hanna Januszewska? Haniu, wielkie brawo. Proszę bardzo. Kolejne wyróżnienie idzie do Julii Kondriatiuk. Julio, Julio, chodź tu. Proszę bardzo. Wielkie brawa dla ciebie. I kolejne wyróżnienie dla Hanny Laskowskiej. Jest. Dziewczyny przyszły prawie wszystkie. Haniu, wielkie gratulacje, proszę bardzo. Kolejne wyróżnienie, Alina Maciuszonek. Alinko, proszę bardzo i wielkie gratulacje dla ciebie. No, wreszcie jakiś chłopak. Wyróżnienie dla Tymoteusza Szczepana. I wybrał alternatywną klatkę schodową. Bardzo dobrze. Tak trzeba właśnie działać w życiu kreatywnie. Proszę, Tymoteuszu. Wielkie brawa. Kolejne wyróżnienie. Bianka Targosz. Nikt tu nie biegnie, czyli chyba nie ma Bianki. Kolejne wyróżnienie. Anna Wójcik. Jest. Ania sobie przysiadła tam z tyłu, również wybrała drugą klatkę schodową. Proszę bardzo, Aniu, wielkie gratulacje. I odwróć. Zdążyła pani? I ostatnie wyróżnienie, Nikola Załęcka. Jest tu taka? Nie ma. Trzecie miejsce w klasach 1-3 otrzymuje. Teraz jakieś werble proszę zrobić. Helena Załucka.
Heleno, proszę bardzo. Poczekaj, Heleno. Masz śliczne imię, wiesz, moja babcia miała tak na imię i bardzo, bardzo to imię wzbudza we mnie wielki sentyment. Drugie miejsce, o chłopak będzie. To teraz ja zrobię werble. Pff. Bartosz Kamiński. Nie ma. I pierwsze miejsce też chłopak, o jak fajnie. Znaczy nie, żebym miał coś przeciwko dziewczynom, wręcz przeciwnie, bardzo lubię dziewczyny, ale dziewczyny zawsze stanowią przewagę w takich konkursach. A więc pierwsze miejsce zdobywa Kryspin Sozański. Wielkie brawa, proszę bardzo. Wielkie brawa. A teraz kategoria tak, 4-6, czy starsze dzieciaki. Wyróżnienie dla Zofii Sadowskiej. I teraz ja będę zgadywał, Zosia, ty jesteś w klasie... Czekaj, muszę tak na wysokość podejść. Piąta? Nie zgadłem? Czwarta? Nie, rzadko się mylę. Wielkie brawa. Gratulujemy. Wyróżnienie dla Julii Duku. Wielkie brawo, Julio. Tutaj do zdjęcia, proszę. Super. Kolejne wyróżnienie dla Huberta Domagały. Nie ma? Chyba nie ma. Wyróżnienie następne dla Mai Ciukowskiej. Majeczka, proszę bardzo. Cała rodzina moja się tu pojawia, bo wcześniej była dziewczynka o imieniu Helenka, co mi się skojarzyło z moją babcią, a teraz jest Maja, czyli moja kto? Moja córka. Kolejne wyróżnienie, Igor Burzyński. Nie ma? A więc koniec wyróżnień. Wszystkie nieodebrane czekolady zjem osobiście po spotkaniu. To jest trzecie, nie, drugie. Trzeciego nie ma? W tej kategorii nie. No to wchodzimy od razu grubo na drugie miejsce. Emilia Frontczak. Już się boję zgadywać, która klasa, ale strzelam, że siódma. Szósta. Coś te dziewczyny są wyrośnięte, zawsze o jedną klasę przestrzeliwuję. Emilio, proszę bardzo. Wielkie brawa dla ciebie. I to w obydwu kategoriach wygrały chłopaki? Coś mi się to wydaje podejrzane. A w jury kto był? Wszystko wyjaśnia. Pierwsze miejsce i tytuł mistrza pięknego czytania, Wiktor Kaszewski. Wiktor, brawo. Wielkie brawa. Chodź tutaj do zdjęcia. Zawsze możecie mnie wyciąć, jak mi się głupkowato uśmiechnie. A ostatnia kategoria to jest jaka? Ach, 7A, bo to jeszcze tak, okej. Okay. Czyli tak, kategoria 7-8, drugie miejsce zdobywa... W takiej kategorii to już chyba trzeba mówić pan, pani, nie? Katarzyna Regeńczuk. Która jest? O, taka wyrośnięta Katarzyna. Proszę pozdrowić serdecznie. I pierwsze miejsce, no wreszcie jakaś dziewczyna, uff. Tytuł mistrza pięknego czytania w kategorii
klas siódmych i ósmych Paulina Grzebielska. A żeście biedna naczekała, co? Zawsze tak jest u najstarszych. Gratulacje wielkie. Czekaj, chodź do zdjęcia jeszcze. Bardzo dziękuję wszystkim, gratuluję wszystkim, byliście wspaniali. Chciałam powiedzieć, że w każdej takiej paczuszce w nagrodzie otrzymaliście jedną z książek autorstwa pana Rafała Witka. Jak myślę, że już zdążyliście zajrzeć, ale kto nie, to niech zajrzy, jest to Chłopiec z Lampedusy. Także na zakończenie będzie można przyjść po autograf. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Gratuluję jeszcze raz. Chciałby pan jeszcze coś dodać? Już ci oddaję głos na chwilkę. Słuchajcie, ja też chciałbym podziękować za to, że miałem możliwość tutaj z wami się spotkać. Bardzo, bardzo fajnie zawsze zobaczyć takie dzieciaki, którym się chce, które coś robią, które do czegoś dążą. Bardzo mnie to zawsze podbudowuje. A wam, dzieci, życzę dalszych sukcesów, żeby to był początek waszej drogi. Chociaż nie o sukcesy w życiu chodzi, oczywiście wiadomo, że nie o sukcesy w życiu chodzi, ale te sukcesy nam czasami pomagają, nie? Zrobić kolejny krok, więc od czasu do czasu się przydają takie sukcesy. A w życiu o co chodzi? O szczęście chodzi w życiu. I tego wam najbardziej życzę. Jeszcze tu jestem, więc jeśli ktoś chce na tej swojej książce jakąś dedykację, to oczywiście zapraszam. Ty chcesz? To jesteś pierwsza w kolejce.